Phil Bosmas napisał: najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. Sztuka życia to cieszyć się małym szczęściem. My, społeczność Szkoły Podstawowej w Maćkowicach, przeżywamy w dniu dzisiejszym właśnie takie małe szczęścia. Widzieliśmy je w uśmiechach, oczach i gestach naszych koleżanek i kolegów podczas spotkania z Mikołajem oraz przygotowań do dzisiejszej uroczystości szkolnych obchodów Barbórki. Widzimy je także teraz, kiedy młodzi artyści próbują opanować terenę, by wystąpić się tak szacowną publicznością. Jest to naprawdę wyjątkowe audytorium, ponieważ możemy nazwać Państwa prawdziwymi przyjaciółmi naszej szkoły. Bez Waszego wsparcia, życzliwości, hojności i dobrego serca nie byłoby możliwe zorganizowanie akcji charytatywnej Mikołajki 2021. Dlatego pragniemy teraz podziękować Państwu za dobrą wolę, szlachetne serce i poświęcony czas. Warto czynić dobro, bo ono powraca stukrotnie. I tego życzymy wszystkim darczyńcom. Lista sponsorów zostanie odczytana w kolejności alfabetycznej. Balicki Krystian, radny gminy Żurawica. Perezowski Jacek, kierownik kopalni gazu w Maćkowicach wraz z pracownikami. Buksa Aneta i Bogdan. Cichocka Krystyna, piekarnia Piotruś Pan. Gałuszka Maciej, przewodniczący Rady Gminy Żurawica. Garbowski Wojciech, zastępca kierownika tłoczni gazu Maćkowica. Gniady Elżbieta, prezes KGW w Maćkowicach. Gniady Zbigniew. Gołębiowska Kostecka Agnieszka, przewodnicząca sołectwa Maćkowice. Gołębiowska Szuban Małgorzata, dochodzenie odszkodowań Margot. Haśkiewicz Bartosz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkowicach. Jucha Iwona i Marek, firma Ogrodnik Małkowice. Kaczmarz Monika i Marcin. Kościak Paweł, mechanika samochodowa Maćkowice. Lisowska Anna, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Maćkowicach. Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Maćkowica. Lusia Magdalena i Artur, Ślusarstwo Maćkowice. Łódź Magdalena i Daniel. Mazurkiewicz Anna i Kamil, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców SP w Maćkowicach. Napora Artur, Zakład Usługi Inwestycyjno-Wykonawczych. Pałka Grzegorz i Pałka Anita, skarbnik Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Maćkowicach. Piejko Krzysztof i Danuta. Sobański Józef, sołtys Maćkowic. Sus Katarzyna i Bogusław.
Szosna Marzena i Wacław, sponsorzy i przyjaciele szkoły SP w Maćkowicach. Szrom Diana. Tokarz Anna. Tomaszewska Krystyna, firma produkcyjno-handlowa Krystyna Tomaszewska. Witoszyńska Stanisława. Zeprzała Barbara i Piotr. Zięba Bernadetta. Zub Zdzisław, prezes Banku Spółdzielczego w Żurawicy. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić święto naszych honorowych gości, górników kopalni i tłoczni gazu w Maćkowicach, sponsorów, partnerów i przyjaciół Szkoły Podstawowej w Maćkowicach. Jest nam niezmiernie miło, że naszą uroczystość zaszczycili swą obecnością tak znamienici goście. Witamy. Wójta gminy Żurawica, pana Tomasza Szeleszczuka. Przewodniczącego Rady Gminy Macieja Gałuszkę. Kierownika kopalni gazu w Maćkowicach pana Jacka Berezowskiego wraz z pracownikami. Zastępcę kierownika tłoczni gazu w Maćkowicach pana Wojciecha Garbowskiego. Przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Przemyślu, panią Bernadetę Jasińską. Radnego gminy Żurawica, pana Krystiana Balickiego. Sponsora i wieloletniego przyjaciela szkoły, pana Wacława Szosdę. Przewodniczącą sołectwa Maćkowice, panią Agnieszkę Gołębiowską-Kostecką. Proboszcza parafii Maćkowice, księdza prałata Adama Wąsika. Sołtysa Maćkowic, pana Józefa Sobańskiego. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Maćkowicach. Wszystkich sponsorów akcji charytatywnej Mikołajki 2021 oraz całą społeczność szkolną. Zapraszamy na nasz występ. Witajcie w naszej bajce. Przed wielu laty ze siedmioma górami, ze siedmioma rzekami żyli dobry król i jego żona. Królowa pobiła malutką dziewczynkę. Miała ona śnieżno-białą buzię, dlatego nazwano ją Śnieżką. Niestety królowa wkrótce zachorowała i niedługo potem zmarła. Po śmierci królowej król pojął za żonę inną kobietę, bardzo piękną, ale jakże przy tym złą i próżną. Nowa królowa nie znosiła dzieci i w ogóle nie interesowała się małą Śnieżką. Jej ulubionym zajęciem było siedzenie przed lustrem, które codziennie pytała: Zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? A lustereczko odpowiadało: Piękna jesteś, królowo, ładniejsza niż gwiazdy na niebie, ale Śnieżka jest 100 razy piękniejsza od ciebie. Och, jakże rozłościła się zła królowa. Twarz jej zrobiła się czerwona, a rozczochlane włosy latały niczym miotła, gdy wzburzona macocha biegała po komnacie, obmyślając,
jak pozbyć się pięknej pasierbicy. Udała się w końcu do myśliwego i powiedziała: prowadź małą królewnę w ciemny las i zabij ją tam, ale tak, by nikt cię nie zobaczył. Ależ najjaśniejsza pani! Żadnego ale, to jest rozkaz! Dobrze, zrobię jak każesz, a na dowód mojego posłuszeństwa i oddania przyniosę ci jej serce. Myśliwy zabrał Śnieżkę do lasu pod pretekstem spaceru. Gdy ona chciał ją zabić, zawahał się. Zła królowa, zabić mi cię kazała, ale nie uczynię tego. Śnieżko, nie zbliżaj się do zamku. Śnieżko, dobre dziecko, uciekaj od losu złego. Co ja teraz zrobię? Gdzie będę mieszkać? Dokąd mam iść? Uciekaj, uciekaj, uciekaj czym prędzej. Śnieżka długo wędrowała po lesie, aż nagle w oddali dostrzegła oświetlone miejsce. Głodna i zmęczona, udała się bez chwili namysłu do miejsca, którego nigdy dotąd nie widziała. Kopalnia gazu Maćkowice? Cóż to za miejsce? Ja jestem. Te budowle, jak nie z tego świata. Dzień dobry, zastałam tu kogoś? Nagle w jednej z drzwi ukazała się postać ubrana w niebieski strój z żółtym dziwnym okryciem głowy, który przypominał hełm. Był to zaspany śpioszek. Zaskoczony wizytą pięknej dziewczyny zaprosił do środka. Kim jesteś, piękna dziewczyno? Jak się tu dostałaś? Jestem Śnieżka, córka króla i królowej z zamku z lasem. Uciekłam przed złą królową, która chce mnie zabić. Szukam schronienia. Biedne dziecko, nie możesz sama błąkać się po lesie. W tym czasie z pracy wracali pozostali górnicy. Mędrek, Apsik, Wesołek, Nieśmiałek, Grubek i Gabcio. Kiedy ujrzeli siedzącą przy stole dziewczynę, zamarli. Dziewczyna? Skąd się tu wzięła dziewczyna? Panowie, to bardzo skomplikowana sprawa. Przedstawiam wam królewnę Śnieżkę. Królewna Śnieżka w kopalni gazu Maćkowice? To chyba jakaś bajka. Śpioszek mówi prawdę. Jestem Śnieżka. Musiałam uciekać przed złą mocową, która kazała mnie zabić. Nie wiem, gdzie jestem. Zgubiłam się, ale nie mogę wrócić na zamek. I tak od tej pory Śnieżka zamieszkała w Maćkowicach, niewielkiej miejscowości, która gazem stoi. Podeszła do swojego lustra i zapytała: zwierciadełko, zwierciadełko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Królowo, jesteś piękna i gwiazdna, ale Śnieżka jest 1000 razy piękniejsza od ciebie. To ona żyje? Myśliwy mnie oszukał, nie zabił jej. Sama muszę zgładzić tę dziewczynę, zaraz coś wymyślę. Tygodnie mijały. Górnicy bardzo polubili Śnieżkę, dlatego codziennie rano przed wyjściem do pracy powtarzali jej, aby nikomu nie otwierała drzwi. Dzień się zaczyna.
Musimy iść do pracy. Śnieżko, nie otwieraj nikomu. Gdy Adamowi żyjesz, na pewno będziesz chciała... Nie martwcie się o mnie. Królowa nie wie, czy jestem u was. Tymczasem Śnieżka, szczęśliwa i nieświadoma zbliżającego się niebezpieczeństwa, gotowała obiady, sprzątała i krzątała się po domku. Władczyni, przebrana za handlarkę z dużym koszem pełnym jabłek, udała się do Maćkowic. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Jednak po chwili namysłu Śnieżka otworzyła drzwi, uradowana, że ktoś ją odwiedził. Dziecko, weź ode mnie jabłko, poczęstuj się. Śnieżka ugryzła kawałek jabłka, nie wiedząc, że jabłka są zatrute. Zeplona Śnieżka upadła na podłogę. Ha, ha, teraz znów będę najpiękniejsza! Wieczorem górnicy wrócili do domu. Jakaż była ich rozpacz, gdy znalazły nieprzytomną Śnieżkę. Śnieżko, obudź się, otwórz oczy. Cicho! Słyszę jakieś auto. Ktoś przyjechał. Ja? Nieważne, ale kim jest ta piękna dziewczyna i co się z nią dzieje? To Śnieżka. Zła macocha dała jej zatrute jabłko. Pan Olgier od razu zagrał się w śpiącej Śnieżce. Podniósł jej głowę i wiecie, co się stało. Thank you.
tej pory wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Dziękujemy wszystkim gościom za uwagę, obecność, poświęcony czas. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora. Szanowni Państwo, dzieci nas przeniosły w świat bajek. Oczywiście ta bajka na potrzeby naszego spotkania została lekko zmieniona, ale dobrze, że znaleźliśmy się w świecie bajek, bo każda bajka szczęśliwie się kończy. Ta się również szczęśliwie zakończyła, ale częścią wspólną dla wszystkich bajek jest morał. A morał tej bajki opiera się na dwóch sferach. Pierwsza sfera to najważniejsza, ciężka praca naszych gości szczególnych, specjalnych, czyli naszych górników. Praca odpowiedzialna, zarazem niebezpieczna, za co bardzo, bardzo dziękujemy. A druga sfera, równie ważna, lub też najważniejsza, pomimo przeciwności losu, jakie spotkały naszą królewnę. I również te przeciwności losu też i nas dotykają poprzez sytuację pandemiczną, bo jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy uda nam się spotkać. Wszystko dobrze się skończyło, więc to jest najważniejsze. Korzystając z okazji, to w przeddzień waszego święta pragnę życzenia wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej pracy. No i jakby nie patrzeć, jak największego wydobycia. No bo celowo unikałem słów drodzy górnicy, żeby nie było podtekstów o cenach gazu. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Tak jak ksiądz proboszcz mówił w czasie kazania, msza była poświęcona waszej intencji. I cytując również słowa pana Tomasza Haducha 2 lata temu, szczęść Boże w pracy, niech święta Barbara błogosławi i udziela wszelkich łask. Szanowni Państwo, tak zastanawialiśmy się tutaj wszyscy właśnie, co ma wspólnego Królewna Śnieżka z Maćkowicami, ale okazuje się, że widocznie jest to taka bajkowa i piękna kraina, ta miejscowość Maćkowice, że jednak tutaj nawet i Królewna Śnieżka była gotowa zamieszkać i spędzić miło czas z górnikami. Tutaj kilka wątków zostało poruszonych w tej bajce. Jeden z tych wątków to jest wątek właśnie takiej przyjaznej krainy bajkowej, którą my sami, wy jako mieszkańcy tej miejscowości i my jako tutaj gospodarze tej gminy, staramy się, żeby ta miejscowość faktycznie była miejscem, w którym dobrze będziecie się czuli. Wy jako mieszkańcy i my jako gospodarze tej gminy. Staramy się tutaj inwestować nie tylko w tę szkołę, ale też w miejscowość Maćkowice poprzez budowę chodników, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, oświetlenia i tych wszystkich inwestycji. Tutaj jak się wjeżdża do Maćkowic, jest już odnowiona dzięki staraniom i pracy pana radnego Krystiana Balińskiego, obiekt agronomówki, obiekt stadionu LKS Gwiazda Maćkowice i to, co też zostało tutaj wymienione na początku, tych wszystkich sponsorów, którym zależy na dobru tej szkoły i dobru tej społeczności. W imieniu swoim też chciałem podziękować tym wszystkim, którzy dobrze życzą i dobrze myślą o tej miejscowości, którzy się starają rodzicom, wam, drogie dzieci, a także bohaterom dnia dzisiejszego, czyli naszym czcigodnym i szanownym górnikom. Za tę ich pracę, która jest taka owiana mgłą trochę tajemnicy, bo nam się wydaje, że górnik to idzie głęboko pod ziemię i za chwilę my mamy węgiel w domu i ciepło kaloryfera. A jest to praca bardzo trudna, odpowiedzialna. I dlaczego właśnie górnicy są w tej miejscowości i tutaj zawsze przychodzą do szkoły? Bo jest pewne takie połączenie pomiędzy ich pracą, a tym, od czego zależy właśnie ta ich praca. Od wiedzy, którą zdobywa się właśnie w szkole. To nie jest taka prosta sprawa, że pójdzie się pod ziemię i wydobywa się z niej węgiel, czy gaz, czy ropę naftową. Ale żeby tego dokonać, trzeba się systematycznie i
musimy trwale uczyć. Pan przewodniczący wam powie, jak ciężkie były to studia. Zostanie wspólnikiem z dziada, pradziada, także wiemy, wymaga to wiele wysiłku i o ten wysiłek zabiegają nie tylko wasi rodzice, ale wy sami musicie też zabiegać o to, aby później w przyszłości z dumą usnosić ten mundur, który dzisiaj wam górnicy tutaj prezentują. Tutaj mamy jeszcze też wątki w tej bajce takie ekologiczne. Tutaj ten pojazd to też zachęca do stosowania i zakupu, a także do tej elektryczności, elektromobilności. Także tutaj w tej bajce, którą pięknie dzieci przedstawiły, przy współpracy z nauczycielami i z dyrektorami, za to wam bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy o to, abyście rozwijały, drogie dzieci i drogie młodzieży, te piękne talenty, które w sobie macie. Rolą nauczycieli jest wspieranie was w tych wysiłkach, które zwłaszcza teraz być może są trochę utrudnione przez tę pandemię, ale mam nadzieję, że dzięki wspólnej odpowiedzialności uda nam się te wszystkie trudności pokonać. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, całemu gronu pedagogicznemu za zaproszenie i za przygotowanie i przedstawienie w taki prosty, bajkowy sposób, ale bardzo też nowoczesny, właśnie połączenie tego święta górniczego z tym, co jest ważne dla nas i dla naszej społeczności, z edukacją. Za to wszystko, za to, że staracie się utrzymać tutaj taką łączność pomiędzy tymi, którzy być może z tej szkoły też wyszli, ze szkoły w Maćkowicach i pracują tutaj, czy na tłoczni, czy na kopalni. Także uczcie się, bo być może za parę lat przyjdziecie tutaj w to miejsce jako górnicy pracujący tu albo może w okolicach tej miejscowości. Dziękując za dzisiejszą cierpliwość i wysłuchanie tego przemówienia mojego, bardzo gratuluję wszystkim, którzy nam pięknie to przedstawili. Panu dyrektorowi jeszcze raz składam podziękowanie. Wam wszystkim życzę dużo zdrowia i mam nadzieję, że dzieci były tak grzeczne i cierpliwe, że ten Mikołaj jeszcze się gdzieś tam pojawił u was w domu. Wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin. Dziękuję bardzo. W imieniu własnym, jak i całej Rady Gminy Żurawica, jako przewodniczący Rady Gminy, chciałbym podziękować panu dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, aktorom, młodym górnikom, następcom pewnie nas tutaj wszystkich, z racji tego, że ja pracuję w zakładzie gazowniczym, ale też się czuję i jestem górnikiem, czy w firmie Gazsystem, która jest tu obecna, czy kolegom, koleżankom z kopalni w dniu naszego święta, który przypada jutro, ale już dzisiaj świętujemy. Dziękuję za zaproszenie panu dyrektorowi. Bardzo cenimy sobie tu współpracę z panem dyrektorem, jako z panem wójtem i dziękujemy za tą współpracę panu radnemu, panu Wackowi, Szodzie, Agnieszce, tutaj Gołębiowskiej, wszystkim państwu, z którymi tutaj nam się przychodzi już trzeci rok współpracować. Jak mówił pan kierownik, my się też nie będziemy zwijać z Maćkowic z inwestycjami, a mogę państwu powiedzieć, że będziemy jeszcze więcej inwestować. Jeszcze więcej będziemy inwestować i w kanalizację, i w chodniki, i w oświetlenia, i w drogi, i w rowy, i w szkołę, oczywiście, i w szkołę, bo my tego z panem wójtem i z Radą Gminy nie robimy dla siebie, tylko robimy to dla państwa. I doceniamy to wzorową, naprawdę wzorową z państwem tu współpracę. Przyjeżdżamy tu z wójtem praktycznie tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień tu jesteśmy na różnych inwestycjach, na konsultacjach, dzwoni pan dyrektor, dzwonią mieszkańcy. My tu bardzo chętnie przyjeżdżamy i doceniamy tą współpracę i na ręce pana dyrektora, dla całej społeczności szkolnej z okazji Dnia Górnika wszystkiego, wszystkiego najlepszego, żeby święta Barbara nam wszystkim to błogosławiła. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pani Bernadety Jasińskiej, przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświat.
Szanowny panie dyrektorze, panie wójcie, czcigodny księże, drodzy nauczyciele i uczniowie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość święta obchodzonego tutaj w tej szkole podstawowej w Maćkowicach, a mianowicie Dnia Barbórki, ale również i też święta przemysłu wydobywczego. Jak widać, tłocznia gazu Maćkowica, kopalnia gazu w Maćkowicach, więc wszyscy wiemy, jaka to jest dzisiaj uroczystość, jakie święto, święto trudu, ciężkiej pracy, poświęcenia, oddania, ale i służba. Już tutaj moi przedmówcy nawiązywali do bajki. Do bajki, która myślę, że była ładnie dobrana, a mianowicie każdy górnik potrzebuje takiej księżniczki, która ugotuje ten obiad, czeka na niego w domu. Więc myślę, że to wszystko ładnie się wiąże. Wychodząc do pracy, jako górnicy, do tej ciężkiej pracy, to też żegnają się z rodziną, ze swoimi dziećmi, bo idą po to, aby zapewnić bardzo dobre warunki. Więc wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny jest trud, praca, poświęcenie, bezpieczeństwo i rozsądek w każdym zawodzie. W zawodzie górnika, w zawodzie nauczyciela, dyrektora i również tych wszystkich innych służb mundurowych. Panie dyrektorze, gratuluję, bo zadaniem dyrektora też jest pokazanie młodym uczniom, że rzeczywiście przyszłość to poświęcenie, służba i praca. To wy wzorce tutaj przedstawiane w szkole później wybieracie swoją dalszą drogę, drogę swojej kariery. Nie jeden będzie górnikiem, drugi nauczycielem, inny lekarzem, pielęgniarką czy wojskowym. To wszystko właśnie kształtuje ten charakter i osobowość szkoła. Szkoła to miejsce niesamowicie ważne w życiu z każdego z nas. Więc ja życzę, żeby w tej szkole w Maćkowicach nad górnikami czuwała święta Barbara, nad uczniami, nad nami wszystkimi, żebyśmy mogli spokojnie realizować swoje misje zawodowe, życiowe, edukacyjne. Na zbliżające się święta życzę wszystkiego najlepszego, żeby uśmiech zagościł u was, radość, niczego nie brakowało i radość z narodzenia Jezusa była w waszych serduszkach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, mówiąc językiem, którym możemy zauważyć w mediach społecznościowych, dzieci skradły show. No i to było najważniejsze. Moje gratulacje za naprawdę 110% normy, za wzorowe przygotowanie. Oczywiście nie byłoby tak fajnych efektów, gdyby nie praca nauczycieli, czyli na ręce pani Doroty, tylko nie widzę, chyba jest gdzieś na zapleczu tutaj. Składam serdeczne podziękowania za przygotowanie dzisiejszej akademii. Oczywiście nie było tego wszystkiego, gdyby nie współpraca z Radą Rodziców, za co wielkie, wielkie dzięki. Pewna nowość w naszej szkole przy spotkaniu ze świętym Mikołajem. Były u nas panie z koła gospodyni wiejskich. Dziękujemy za upominki, za obecność. To świadczy właśnie o takiej, można powiedzieć, wzorowej współpracy środowiska. Za wszystko bardzo, bardzo dziękuję, bo tak naprawdę w myśl przysłowia, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje, więc za tą współpracę, o której wspominał pan wójt, pan przewodniczący, ta współpraca jest tutaj na dole, mówiąc kolokwialnie na dole, ale ona owocuje. Ona owocuje właśnie tym, że możemy się i mamy się czym chwalić. Za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kończąc, również pragnę bardzo, bardzo podziękować, bo to już jest kolejna akcja Mikołajki w szkole i gdyby właśnie nie dobroć serca wielu ludzi, to podejrzewam, że tej akcji by nie było albo by była bardzo, bardzo okrojonym zakresie. Więc w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych, a przede wszystkim w imieniu dzieci, które zostały obdarowane podarunkami, dziękujemy za dobroć serca. Nawiązując do świętego Mikołaja, to muszę się też do czegoś przyznać i również panu wójtowi podziękować.
No bo tak się składa, że Mikołaj, aby spełnić swoje zadania, to zaczyna pracę dużo wcześniej i kończy dużo później. Do czego zmierzam? Do naszej szkoły też zaglądał Mikołaj, a dokładnie do pokoju nauczycielskiego i pan wójt postanowił nam dać taki fajny prezent w postaci kserokopiarki. Także bardzo, bardzo dziękujemy, na pewno się przyda. Kończąc, szanowni państwo, wszystkiego dobrego z okazji nie tylko jutrzejszego święta Świętej Barbary, ale tak jak pani kierownik mówiła, również wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Serce słowa, nadszedł moment na punkt kulminacyjny dzisiejszego spotkania. Zapraszam uczniów. I zapraszam całą społeczność szkolną do odśpiewania 100 lat dla naszych honorowych gości. 100 lat, 100 lat.